How thank you. Kuba! Kuba! A wiesz, że przed chwilą o tobie mówiłem? No spytaj się, Julki. Przed chwilą tej... Siadaj! Siadaj! Cześć, Julka. Julka, czy mógłbym cię na chwilę przeprosić? Dobrze, dobrze, już. Chwileczkę. Przepraszam cię, bo na chwileczkę muszę pogadać. Ja będę za chwileczkę. Proszę. Tylko załatwię i będzie... Julka! Przepraszam. Kuba, dobra. Ty nie lubisz tracić czasu. Ja nie lubię tracić czasu. W przyszłym tygodniu mamy dla ciebie 30 koła. Zrobiliśmy jeden taki... Nie jest whisky. Nieważne, wiem, że to jest wszystko ułamek, ale na święta będziesz miał jak znalazł. Jedna piąta tego, co mi leżysz. Wiem, Kuba. Ale Sylwestra takiego robimy. Będzie z tego becel, pół miasta się kurwa kliknęło. Co? Co? Jeśli klient jest okej, jeśli kupuje dużo, ale nagle ma problem, ma wydatki, to mogę mu dać kredyt, jak w banku. Tylko każdy czasem ocenia źle. Nawet bank, rozumiesz? Wiem. Wiem, Kuba. Obaj robimy w biznesie. Słucham twojej propozycji. Lubię ten klub. Ja też lubię ten klub. Całe miasto kocha ten klub! Kupimy za twój dług udziału w tym lokalu. Ty, no zaraz. Kurwa, zaraz. Wiem, że trochę zajebałem z czasem, ale spójrz na to, to kurwa wygląda ci na dyskotekę Heaven gdzieś, kurwa, Andromedę w Piździchowie, koniewie? Twój dług to bardzo dużo pieniędzy. Nawet jak dla ujemnego milionera. Kuba, ja ci oddam te 100 koła papieru. 150. 150. W ratach przez pół roku. Możesz też coś tutaj uprać. Gdzieś też do pewnego pułapu. Wiesz, jak to jest, kurwa, w gastronomii. Te progi, kurwa, podatkowe. Z jakiś morderca. Potem wszyscy się zastanawiają w Polsce, dlaczego nie ma gwiazdek Michelin. Kurz. Będziesz mógł tu zostać, zarządzać. Raz, Kuba, ty mi nie rób tutaj kurwa pruszkowa. Potraktuj to tak, że wyciągamy do ciebie rękę. Zaraz. No zaraz!